To jest dla mnie chore, że w tym państwie nikt nie sprawdza, czy produkt bio jest faktycznie bio, czy eko jest eko, i przez to no, klienci nabijani są ciągle w butelkę. Jakie są twoje przemyślenia? Prawdopodobnie zadają go, wiesz, grzyby, bakterie, gdzieś tam pasożyty. A biały język o czym świadczy? Co doświadczony dietetyk, taki jak ty, myśli o diecie ketogenicznej? Trzy posiłki, tak? No to są trzy posiłki. Nie może być teraz sytuacji takiej, że wiesz, schodzisz sobie tam do kantyny i mówisz: dobra, to, nie? No to jest przypadek, to już ogon macha psem, nie pies macha ogonem generalnie, więc zaczynają się z tego tyłu problemy, no bo jeżeli robisz coś przypadkowego, no to też przypadkowa będzie energia, twoje samopoczucie, a potem dalsze problemy jakby z tego całego tytułu. Współpracowałeś w przeszłości z polskimi piłkarzami, tak. Udzielałeś im jakby porad z zakresu dietetyki. Jest u nich problem z regularnością? Może mieć to też wpływ na to, jak oni grają finalnie i wypadają na tle europejskich swoich rówieśników? Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. Jego klientami są milionerzy, miliarderzy oraz ogólnie ludzie sukcesu. Zdaniem Sylwestra Kłosa, założyciela kliniki SportsMed, ogarnięty biznesmen to ktoś taki, kto potrafi zadbać nie tylko o stan swojego konta, ale i stan zdrowia. Sylwester wraz ze swoim zespołem pokazuje, że zarabiając duże sumy, nie trzeba cierpieć na bezsenność, mieć czerwonej od ciśnienia twarzy, biegunek i refluksu wystającego ze spodni brzucha oraz łysiny. Na moim kanale bardzo często pojawiają się wątki inwestycyjne i finansowe. Niestety temat zdrowia prezentowany był sporadycznie. No i czas to zmienić, bo przecież właśnie zdrowie może być naszą najlepszą inwestycją. Więcej informacji o moim gościu znajdziecie w opisie filmu oraz w jego mediach społecznościowych. Sylwestrze, znajdujemy się w Gdańsku przed twoją kliniką. W tle stoi Porsche. No i tutaj chcę cię zapytać, co ten samochód ma wspólnego z twoim biznesem oraz twoją filozofią życia? Mottem całego SportsMed jest to, żeby traktować się jak Porsche, czyli jako po prostu zawsze coś więcej i podchodzi do siebie jako coś, co jest po prostu super wykonane, jest idealne, zadbane o każdy detal, bo czemu nie? Natomiast to nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj jeździli Porsche, bo jak powiedziałem, to jest ikona, samochód do przesuwania i tak dalej, jeżeli chodzi o SportsMed. Zdecydowanie wolałbym się przejechać maluchem z uwagi właśnie na to, że jest to legendarny samochód. Śledzę kanał od bardzo dawna, przebywają w nim tuzy, więc dla mnie będzie to zaszczyt i nobilitacja, żeby móc nim przejechać. No to po takim pokornym wstępie zapraszam widzów do wnętrza malucha, także ciebie, i rozpoczynamy wywiad. Powiedz mi proszę, czy stres tuczy? To jest bardzo szeroki wątek, więc żeby go opowiedzieć, musimy zacząć sobie trochę po kolei, żeby zrozumieć, co się dzieje. Bo generalnie stres, czyli jakim jest marker stresu, czyli kortyzol, no to on będzie upośledzał pracę w ogóle żołądka. Nie? Czyli on go trochę wyłączy z pracy, bo mamy tam, mamy enzymy, mamy kwas solny, one odpowiadają za to, żebyśmy my właściwie też trawili i wchłaniali. Żeby to jakoś zrozumieć, no to sytuacja jest taka, że na przykład dostajesz tam, czy tam sobie kupujesz jakąś dietkę, nie wiem, 2-3 tysiące kalorii, coś tam, i masz tam jakieś makroskładniki, białka, tłuszcze, węglowodany i tak dalej. Jeżeli masz upośledzoną pracę w ogóle tego swojego układu pokarmowego, no to ty będziesz miał na przykład wchłanianie na poziomie 60%, nie? I potem się okazuje, że mimo wszystko, że jakieś te rzeczy robisz, to masz ten brak energii, czy jakichś tam innych rzeczy, które tu wymienialiśmy. Czyli płacę za dodatkowe kilokalorie w mojej diecie pudełkowej na przykład, a nie wykorzystuję tego w żaden sposób, czyli tracę pieniądze, no bo gdzieś tam mój organizm jest zblokowany. Tak, no bo zobacz, teraz sytuacja jest taka, że my to zjadamy, to wpada do nas jakby na ten układ pokarmowy na dół. My teraz mamy też z tego jeszcze skorzystać, żeby nasze psychobiotyki, czy mikroflora jelitowa i tak dalej, była w stanie wspomagać nas w pracy do budowy noradrenaliny, czy dopaminy, czy innych neuroprzekaźników, które wpłyną na, bo dopamina wpływa na trawienie, pamięć, radość, satysfakcję, nie? Na uzależnienia, napady głodu, noradrenalina z kolei głównie na koncentrację i oczywiście energię z tym wszystkim, nie? Więc teraz jest, skoro to się dzieje, no to my musimy jakoś z tego pozyskać energię, żeby ona była tworzona w ogóle, więc my z tego, co będziemy jedli, będziemy tę energię pozyskiwali. Jeżeli ty już na pierwszym etapie masz problem z tego, jak jesz i jak do żołądka w ogóle wrzucasz, no to dojdzie do tego, że ten kortyzol, skoro upośledzi tą pracę, no to ty wyciągasz tylko część tego swojego paliwa, tego swojego samochodu, nie? Bo to jest twój jeden samochód na całe życie, dlatego mówimy, traktuj się jak Porsche, bo to jest jeden samochód na całe życie z jednym przebiegiem, z jednym silnikiem, dobrze by było jeszcze zadbać o smary, oleje i tam jakieś inne rzeczy, które są do tego potrzebne.
żadne typu opony. No i teraz, skoro już wiemy, że ta sytuacja tak wygląda i może być zaburzenia wchłaniania, potem mamy niskie jakieś żelazo czy ferytynę, które odpowiada między innymi właśnie za ten poziom energii, no to patrzysz sobie, jak to generalnie naprawić. Czyli nie objawowo, że dobra, niskie żelazo, to teraz zwalimy żelazo i ono będzie wysokie, póki będę brał suple. Jak skończy, to spada, nie? To taki typowy case, akurat jeżeli chodzi o kobiety, też właśnie przedsiębiorczynie i tak dalej. No, ale co by nie mówić, też oczywiście lekarki, lekarzy i tak dalej, no bo jakby to jest ten sam case, ten sam problem. Siedzą w gabinetach, też mają sporo stresu, sporo problemów. No i jak wtedy do tego dochodzi, no to widzimy, że wtedy mówimy, że stres tuczy. Jak jeszcze miałem taką sytuację, gdzie brałem jakieś kortykosteroidy związane gdzieś tam z jakimś tam problemem, coś tam na oczy i tego typu historie. I zacząłem tyć, nie? Trochę. I wtedy ludzie mówią, a czemu ty tyjesz? A ja mówię, a przez stres, nie? No nie przez stres, tak? To jest pośrednio, to jest poniekąd. Czyli sytuacja jest taka, że teraz ja mam dużo stresu, więc on upośledza wchłanianie, jakby problem z układem pokarmowym i tak dalej. Czyli coś tam wpada. Część jakby z tego jest pozyskiwana, mięśnie się cieszą, energia z tego jest zdobywana i tak dalej, ale część zostaje. Pleśnieje, gnije i tak dalej. Więc odżywia grzyby, bakterie, które wszyscy mamy. I teraz jak ona je będzie odżywiać i one, coś będzie w przeroście, coś będzie w niedoborze, czyli ktoś dostaje, ktoś zabiera i tak dalej, to dojdzie do tego, że one też będą coś zabierać. Między innymi na przykład energię, skupienie, koncentrację i tak dalej. I w wyniku tego większego zmęczenia, przesilenia, tych spadków, bo mówisz, że nie wiem, coś ci się należy, coś tam i tak dalej, czyli całego tego mentalu, dochodzi do sytuacji, że jak jesteś zmęczony, to wiesz, a to piwko, a to czekoladkę, a to gibaton i od tego tyjesz, tak? Więc to jakby sam stres nie tuczy, ale jakby pośrednio w białych rękawiczkach trochę doprowadza całej sytuacji. Dlatego my też mówimy jakby cały czas o tym, że jest ten wewnętrzny głos, który ci podpowiada, nie? Że wiesz, widzimy na przykład, o ty, fajny lokal, weź tam, wjedziemy na Tatara czy coś, nie? No to, czy weź tam sernika, no to nie jest tak przecież, że twój organizm ci mówi, Filip, zjedz Tatara, albo tam zjedz sernika, to po tym będziesz miał kratkę na brzuchu, będziesz super wyglądał, będziesz pełny mocy, testosteronu i po prostu będę tam, wiesz, 80 lat, tak jak Morgan Freeman i tak dalej, będziesz mógł występować w filmach i będzie po prostu wspaniale. No nie, nie, bo ten głos płynie z głowy, że jak już się zmęczyłeś, doszło do tych wszystkich stresów i jakby tam różnego rodzaju zaburzeń, to ta głowa w wyniku tego zmęczenia, to co pamięta i to kiedy ona pamięta, że wtedy był fajnie, wtedy był relaks, było lepiej, tam nie wiem i tak dalej i się cieszyłeś z tego tytułu, no to ona po prostu chce to szybko podbić. Więc ona patrzy, jak to szybko podbić i ona szuka tego, co jakby z tym starym systemem pamięta, ale no my możemy ten system oczywiście zaktualizować, to jest kwestia też pracy i zaangażowania do tego wszystkiego. No dobrze, ale powiedz mi, w jaki sposób ja mam ustalić, co jest dla mnie dobre? To jest rada uniwersalna, ale każdy człowiek funkcjonuje wedle swoich schematów, ma swoje własne przyzwyczajenia, predyspozycje. Tak. Proszę im powiedzieć, czy istnieje coś takiego jak dieta dobra dla wszystkich? Wydaje mi się, że nie. Jak sprawdzić zatem, co jest idealne dla mnie? Zgadza się. Jakby, no ja też uważam, że jakby nie ma diety dla wszystkich i jakby jednej rady. Są jakieś rady, które są uniwersalne i one ci trochę pomogą, tak? Jakby zbierasz po tym procencie, po 2-3% i tak dalej z tego wszystkiego, co łącznie daje po prostu rezultat. Nie ma czegoś takiego, że nagle wyłączymy sobie, nie wiem, tam gluten z diety i się okazuje, że jesteśmy zbawieni, nie? No tak jak tam, nie wiem, Iwan Rakicic na przykład, bo mówili, że on był na diecie bezglutenowej i on teraz tak się poprawiło i on teraz tak super się czuje. No jakby to, że wyeliminował jakby produkty, jakim jest gliadyna i w ogóle ten gluten, no to jakby jest w ogóle jeden aspekt, ale to, że ta dieta była rozdzielna, ona była eliminacyjna, że wpłynęło na swoje trawienie, wchłanianie, to jest w ogóle jakby osobna para kaloszy, nie? Więc to jakby tylko jeden z elementów do tego, żeby po prostu mieć fajny headline i po prostu zrobić to, że wiesz, bez gluten, coś tam gdzieś jest modne, no to zróbmy, że Iwan Rakicic jest gdzieś tam bezglutenowy. Więc jeżeli chodzi o tą indywidualizację w ogóle, no to pierwsza kwestia jest tego, że no, jakby to trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że teraz, dobra, weźmiemy sobie tam dietę jakąś, nie wiem, dietę od Kłosa, czy tam dietę od Sportmed i fajnie, tylko trzeba dopasować, trzeba zrobić dobry wywiad, dobrego briefa z tego wszystkiego. Nie? Jak ty funkcjonujesz, jak śpisz, jak pracujesz, jakby co jesz, faktycznie kiedy, jakie masz stresy, jakie masz problemy, czym czy takie masz uzależnienia. Dajmy na to, pijemy codziennie, nie wiem, pół litra coli, nie? Albo tam puszkę coli, czy coś innego, albo tam mamy chęć na jakieś batonika, czy jakąś inną czekoladę, to też jakby pokazuje, że jeżeli my idziemy bardziej w sery, to wiemy, że mamy większy problem na przykład z serotoniną, dajmy na to, nie? Która w 90% jest produkowana przez jelita. No i dobrze, i ten wywiad to jest jedno, w tym wszystkim, żeby to zrobić jakąś indywidualizację tego, a kolejna cała sprawa,
sprawa, no to są badania, tak? Teraz te badania też trzeba sobie jakoś podzielić, bo pierwsza sprawa to jest to, że powinniśmy, fajnie, robimy badania sobie tam z krwi i tego typu rzeczy, to jest sprawa podstawowa, którą widać od razu i też jesteśmy ją w stanie najszybciej generalnie ogarnąć i pokazać, że te wyniki się tutaj już dzieją, wraz z Twoim samopoczuciem one się przesuwają do przodu. I to zresztą publikujemy to często na choćby jakimś Instagramie, czy jakichś innych tam storiesach, to można sobie spojrzeć. I dopiero dalej siadamy tego, co się dzieje dalej, czyli co się dzieje w mikroflorze jelitowej, w neuroprzekaźnikach, czyli choćby w tej przysadce mózgowej. Więc to są te ważne takie po prostu aspekty, że nie wszystko pokazuje krew, ale też musi być ślina, czy choćby kał i to są te aspekty takie mocno już rozbudowane, ale też, żeby od razu nie było czegoś takiego, że dobrze, to teraz wjeżdżamy we wszystko i robimy wszystko, no to musi iść po kolei. Najpierw krew i po prostu, wiesz, dalej kał, ślina, jakby idziemy po prostu jeden po drugim, bo jeżeli my nagle będziesz chciał prowadzić, powiesz, że dobrze, Sylwek, fajnie, zróbmy nagle tam, nie wiem, 180 stron i tam wjeżdżamy, nie? No to jakby nie wprowadzisz wszystkiego, nie? To po prostu musisz, jakby wiesz, jakoś po kolei, jakimiś małymi krokami, żeby... To tak jak ze słoniem, nie? Jak zjeść słonia, no po prostu po kawałku, nie? Okej, okay, ale mówiłeś o tym, że często publikujecie wyniki swoich pacjentów, tak. Oczywiście za ich zgodą, jeśli mają taką chęć. Na Twojej stronie internetowej też kilka spektakularnych metamorfoz możemy dostrzec. A jeśli miałbyś teraz o nich opowiedzieć i co sprawiło, że udało się wyjść na prosto, no to którą sytuację jako pierwszą byś przywołał? Bo pamiętam, że swego czasu w moim programie był Przemysław Szafrański, gwiazda TVN Turbo, facet schudł kilkadziesiąt kilogramów, operując sobie żołądek. Pytanie, czy to było jedyne wyjście? Kwestia indywidualna, ale już zostawmy ten temat. Proszę, żebyś nawiązał do swoich dokonań. Tak, no to kwestia z operacjami, gdzieś tam wiesz, to się słyszy, ale no to jakby absolutnie nie, no bo ci ludzie choćby z tych zdjęć i te efektów, które publikują, a to też nie tylko u nas i tak dalej, to oni pokazują, że absolutnie no to tak nie jest. To jest kwestia po prostu tego, żeby po pierwsze złożyć sobie plan, dajmy na to, chcemy teraz wchodzić sobie na, dajmy na to, dietę, chociaż to jest bardzo ciężkie słowo, a codziennie jednak coś jesz, więc na jakiejś diecie jesteś. Być może trochę jakieś tam chaotyczne i jakieś golisz, jakieś kanapki, jakieś innego rodzaju rzeczy i to jest jakiś problem, bo to zabierać tą energię i powoduje, że ty się po prostu gdzieś tam wszystkiego tego źle czujesz, więc to jest jedna sprawa. A im bardziej ona jest ułożona, no to nagle się okazuje, że ty po prostu się coraz lepiej z tego wszystkiego czujesz, więc jakby jeden z tych case'ów, no to poruszmy choćby tego miliardera, jakby, który kiedyś był, przychodzi, wiesz, koszula się rozpina, wiesz, śmiejemy się jakby z tego wszystkiego i atmosfera jest dosyć luźna, bo po prostu widzimy jakby, jakie są te problemy i nakreślamy sobie, co jest po pierwsze do zrobienia i teraz jak to ogarnąć. No to jest kilka aspektów. Po pierwsze, trzeba sobie zmysłowić, że jeżeli chcesz przejść na dietę, czy chcesz trenować, no teraz kiedy ty będziesz to robił? No bo wiesz, jak mówisz, że teraz nie masz czasu, a to mówisz nagle, że masz dużo motywacji i teraz chcesz trenować, to my musimy znaleźć ten na to czas. Jeżeli na przykład, dobrze, będzie teraz dieta, no to musimy mieć posiłki, albo przygotowane wieczorem, albo rano, nie? Co najmniej. Albo ktoś ci je przygotuje, nie ma problemu, tak? Przyjdzie jakaś pani, świat będzie lepszy, za 20-30 zł na godzinę, dwa razy w tygodniu ona może ci to zrobić i ty masz to wydelegowane, masz to z głowy, ty możesz więcej, możesz osiągać więcej i to się przekłada na ciebie, ale no, tak, żeby po prostu mieć ten porządek, ten proces, tak? Że idziesz na trening, no dobrze, to kiedy ty masz na to czas, żeby te godzinę czy dwie w ciągu tego tygodnia zrobić? Na przykład czwartek, piątek, to musimy zaplanować, że w czwartek, piątek my możemy iść, żeby nie było właśnie sytuacji takiej, że dobra, pięć razy w tygodniu teraz trenuję, ale jak się okazuje po tygodniu, że o, wiesz co, nie dałem rady, to się nie udało. Więc tylko to się rozpada przez to, że przez ten brak procesu. I te trzy główne aspekty, no to właśnie pierwszy jest taki, żeby mieć właściwe do tego podejście, że teraz jeżeli my sobie ustalimy, ja ci powiem, Filip, będzie fajnie, jak będziesz robił, nie wiem, zimny prysznic, to ci doda energii przez cały dzień, będziesz dobrze skoncentrowany, skupiony i tak dalej, nie? No dobrze, tylko jeżeli ty będziesz to robił z uwagi na to, że ja powiedziałem, to będzie mega trudne i nagle się okaże, że ty będziesz miał tego dosyć po tygodniu, nie? Jeżeli jednak będziemy tworzyli twój własny system po prostu dla ciebie i będziesz widział, że to ci pomaga, to będziesz to lepiej rozumiał i widział jakby, co to powoduje, ty będziesz chciał to robić, nie? Jeżeli ty będziesz to robił dlatego, że ja chcę, no to ty nie będziesz tego robił. Tylko nie? Mówisz teraz o kwestii związanej z prawidłowymi nawykami, które powinienem wdrożyć, jeśli chciałbym osiągnąć jakiś konkretny cel, ale troszeczkę odbiłeś od tego mojego poprzedniego pytania. Więc jeśli można byłoby doprecyzować, bo myślę, że tutaj to jest coś, co jest lepszą legitymizacją dla Twoich działań niż dyplom prestiżowej uczelni. Jasne. Więc przechodząc do tego miliardera. Jednym z tych punktów jest to, że jeżeli się nie wyśpisz, jeżeli będziesz chodził zbyt późno spać, wtedy będziesz zbyt późno wstawać, to będziesz miał
zachcianki, będziesz nerwowy, drażliwy, cały twój układ pokarmowy nie będzie funkcjonował tak, jak ty byś sobie tego życzył, więc albo się nie będzie chciało w ogóle jeść, albo będzie się chciało jeść cały czas i będą to jakieś tam przekąski, czyli właśnie te podrażnienia i tego typu rzeczy. Więc pierwsza sprawa jest taka, że trzeba sobie uzmysłowić, że poza tym, żeby w ogóle utrzymać sobie tą dietę, no to jest kwestia tej diety. Więc jak przed ten miliarder miał ten problem, że tak koszula mu się rozpinała i tam chodził spać 24, pierwsza i tak dalej. I tych problemów oczywiście było ogrom, bo tam takie rzeczy jak no oczywiście odcharkiwanie, mgła mózgowa, słaba koncentracja, skupienie, ten brak energii, to są te tematy typowo samopoczuciowe, waga przy okazji. Natomiast trzeba sobie zdać tego sprawę, że pierwsze, co sobie uzgodniliśmy, że dobrze, jakby, słuchaj, to musimy sobie ustalić jakby jedną sprawę. Po pierwsze, jak będziemy spali, teraz ile godzin powinniśmy spać. Mamy, że co najmniej 7,5 godziny, ale jeszcze na dzień dzisiejszy, dzisiaj wstajesz tam na przykład siusiu na raz czy dwa razy dziennie, co rozbija twoją regenerację bardzo mocno, więc musimy sobie dodać, że to będzie gdzieś 8 godzin, musimy nastawiać budzik. Teraz, żeby te 8 godzin były efektywne, a ty nie powinieneś wstawać później niż 7 z uwagi na twoje piki hormonalne i tak dalej, no to dobrze by było, żebyś chodził spać najpóźniej 22, nie? I teraz kwestia, czy się nie da. No oczywiście, że się da, tylko trzeba sobie przestawić to wszystko, że jak są jakieś sprawy, problemy, nie wiem, siedzisz na komputerze przy biznesie i tak dalej, no to nie siedzimy teraz do odcięcia, tylko po prostu, no dobrze, to się nic nie stanie, jak ja tego nie zrobię o 21, a zrobię to od 5 rano, nie? I to jest cały ten killer skill, który na tym polega, że to jest właśnie kwestia tego planowania. Więc kwestia tego snu ugruntowała sporo, jeżeli chodzi o hormony i stabilizację pod tym kątem, a dzięki czemu dodało to po prostu czasu też na to, żeby można było gdzieś tą dietę sobie z tego wszystkiego robić. No i teraz patrzysz na człowieka, jego wiek, jak funkcjonuje i tak dalej, żeby tego jakoś nie dochodziło. I tak jak on wszedł od razu sobie na po prostu 4 posiłki, dieta rozdzielna, widział, że no najpierw musi się odbywać pewne rzeczy, czyli nie jemy posiłku, teraz wiesz, wstajesz, pierwsze co, toaleta, nie wiem, zęby i robisz posiłek. No nie, tak? Tym bardziej, że żołądek jakby niespecjalnie jest na to przygotowany, że on jeszcze się nie przebudził, cały ten organizm, a ty już tam wrzucasz, wiesz, pastę do zębów, tak? I jakąś tam, wiesz, z fluorem i z innymi różnymi rzeczami. Nie chcę powiedzieć, że fluor jest zły, bo to nie w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że żołądek musi to przyjąć, sobie z tym poradzić, nie? Więc jakiś to będzie pewnego rodzaju problem. Więc trzeba wstać, wypić wodę, no może zrobić sobie herbatę, rumianek, jeżeli są jakieś problemy właśnie typowo pokarmowe, poczekać tę godzinę, dwie, zrobić ten pierwszy posiłek i zaczynamy swój cały dzień, cały cykl tych posiłków i potem mamy posiłki co te 3-4 godziny, tym bardziej, że jeżeli zaczniemy to trochę przedłużać, no coraz bardziej zaczniemy też spalanie choćby tkanki tłuszczowej, to będzie dla nas korzystne, chyba że ktoś ma jakąś hipoglikemię reaktywną, cukier spada i to nie ma wyjścia, bo po prostu on jest głodny, nerwowy, drażliwy i tak dalej. No i tak jak dokładnie ten gościu. 4 posiłki zaplanujemy, że mamy 4 posiłki, no to w 2-3 musi być białko, nie? Białko, czyli jakieś tam, wiesz, albo ryby, mięso, czy jakieś tam innego rodzaju jaja, oczywiście tam owoce morza i tak to dalej. To są rady uniwersalne dla wszystkich. Tak, to są rady uniwersalne dla wszystkich, żeby mieć to po prostu na ładu. Chyba, że jeżeli, wiesz, biegasz maratony, no to wiadomo, że tam w 70% na przykład będziesz, twoje żywienie składało się z węglowodanów jednak, nie? Okej, a jakich produktów powinienem też z definicji unikać, bo jestem przekonany też w erze tej ekopoprawności i na pewno nawiązywania do bioróżnorodności w etykietach wszelakich produktów, że jest z tym dużo nieporozumień, sporo marketingu, a gdy sobie patrzę czasami na skład batonika bio, no to widzę, że on się niczym nie różni od batonika, którego jem od dzieciństwa, bo ma tyle samo cukrów i tyle samo tłuszczu, co tamten. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale nikt tego nie kontroluje. To jest dla mnie chore, że w tym państwie nikt nie sprawdza, czy produkt bio jest faktycznie bio, czy eko jest eko i przez to no, klienci nabijani są ciągle w butelkę. Jakie są twoje przemyślenia? Słuchaj, ta certyfikacja tam gdzieś się odbywa, ale tak jak mówisz, ona jest taka nie do końca po prostu, jeżeli chodzi o to wszystko i tam różne rzeczy przychodzą. Więc no, jest tak, jeżeli chodzi o jakieś tam batoniki tego typu. No, trzeba zastanowić tak, bierzemy kromkę chleba na przykład, nie? Jakby teraz jak ona jest zbudowana, że zawiera mąkę, jaką? Czy podnosi cukier w przebiegu jak pszenna, tak? Czy ona drenuje wtedy jelita? Dobra, jak mamy tą mąkę, to co jeszcze? Olej, nie? No teraz mamy jakiś tam olej, mamy tam cukier, mamy tam jakąś sól, żeby to wszystko jakoś wyrosło, być może zakwas, być może tam jakieś drożdże. No i teraz co my z tego w ogóle uzyskujemy, co my z tego pozyskamy? To jest pierwsza sprawa. I teraz patrzysz sobie na to, no to jakiej jakości musi być mąka, żeby chleb kosztował 2 zł, nie? Czy tam, nie wiem, 3,50. Jaki tam musi być olej i ile on ma dni teraz, więc on podlega oksydacji, on się utlenia. Skoro on się utlenia, to on się być może w coś zamienia, nie? Te substancje wtedy są dla mnie już niezbyt dobre, generalnie szkodliwe, więc to jest dużo takich historii, tego typu problemów. Tak samo z tymi, więc przechodząc do tych batoników jakby choćby i tak dalej, wiesz, co ten batonik ma ci dać, nie? Jeżeli ty masz łączyć teraz tłuszcz i węglowodany, to jest to trochę jak czekolada, nie? Bo, czyli jest cukier, tu jest jakiś tłuszcz, nie wiem, masa kakaowa,
zdrowa, coś tam i tak dalej, no to no umówmy się, że batonik kosztuje po prostu 3,50, to tam nie ma jakby składowych takich, które tam ci, wiesz, życie uratują i tak dalej, więc czy kwestia tego, czy chcesz się traktować jak te Porsche, czy nie, nie? Czy po prostu jak coś innego, coś zdecydowanie gorszego, czy nie podchodzisz do siebie w ten sposób. Więc z tymi produktami no to ewidentnie jest tego typu kłopot, jeżeli chodzi o składy i też przy okazji temat no fast foodów, nie? Gdzieś, wiesz, ludzie wchodzą, biorą hot doga, idą i tak dalej. Tak, a jest tego coraz więcej, no bo to jest jakby szybkie, łatwe i po prostu wychodzą i biorą. A nie... Czyli co jeszcze byś zapisał na listę produktów, które absolutnie nie powinny się znaleźć w naszych ustach? Fast foody? Fast foody, no jakby chcąc, nie chcąc, jak już nas kiedyś tym, wiesz, co tam dadzą i nas tym pokarmią, czyli słodyczami, to jesteśmy w stanie tego, nie sobie tego uniknąć, ale no jakby no, nie ma nic gorszego niż słodycze, nie? No co to dużo ukrywać, to trochę jest jak z alkoholem, no to jest trucizna, no wiadomo, że jakby, nie wiem, że pijemy, że lubimy, że coś tam, że spotkania, to się przyjęło jakby do kultury w ogóle i tak dalej. No, jest to świetne narzędzie, kawa jest narzędziem, jedzenie jest narzędziem, fast foody są narzędziem, nie wiem, kurczak jest narzędziem i tak dalej, co trzeba sobie z tego po prostu zdać sprawę. No i słodycze, no drenują, nie? Jakby cukier zabiera witaminy, minerały, upośledza trawienie, funkcjonowanie, hormony i tak dalej, no po prostu no, nie jest, no, nie jest najwspanialszy produkt, więc on będzie wpływał na to, że no stary, no, jak masz być zdrowy i dobrze się czuć, jak ty tam dosyć często masz w ogóle taką potrzebę, żeby jeść słodycze, bo to już nie chodzi o to, że teraz, wiesz, ktoś jest teraz zepsuty, zły i tak dalej, że on te słodycze cały czas chce jeść, tylko że jego organizm się o to odzywa, nie? Więc prawdopodobnie zadają go, wiesz, grzyby, bakterie, gdzieś tam pasożyty. A biały język o czym świadczy? Biały język najczęściej, czyli objawy typowo refluksowe, coś ci się cofa, odbija, odcharkiwanie, odkaszliwanie, biały nalot na języku, no to najczęściej świadczy niestety o przeroście grzybów, jakim są kandida, nie? I teraz ten przerost tych grzybów kandida, czyli to jest plaga, jest mega popularne, z uwagi na to, że jemy zbyt szybko, jemy w stresie, w biegu, przy komputerze, w pracy, ale przy okazji też właśnie rzeczy niewłaściwe, niewłaściwe połączenia, jemy zbyt dużo naraz, po prostu, wiesz, na przykład robimy sobie dobry posiłek, zdrowy, ale tam jest 10 jajek, nie? No wiesz, żołądek jest taki, jajek się robi tyle, no to nie jest do przyjęcia, tak? Więc to jakby jest problem na etapie... No ale okej, dzisiaj zjem, czy jeszcze za tydzień będę czuł skutki takiego niedobrego posiłku dla swojego organizmu? Chyba nie. Tak, czy będziesz czuł, jakby, czyli może ty sam w sobie już nie, ale no to jest tak, że po prostu się dzieje w latach, miesiącami, gdzie ty zaczynasz po prostu topnieć, twoja energia, samopoczucie. I wiesz, na pewnym etapie patrzysz, że ten biały nalot na języku wyskoczył, to już jest takim jednym z największych objawów właśnie przerostu tego grzyba, jakim jest kandida i całej tej rodziny. I wtedy ty mówisz, że no dobra, to co z tym zrobić, nie? No to teraz biorę kapsułkę, jem kapsułkę i może będzie dobrze i za tydzień będę tam wyleczony. No nie, bo to się latami zbiera z uwagi na te resztki pokarmowe i tego typu rzeczy, więc to jest tak, że wiesz, oczy widzą i mówią, dobrze, zjemy kawałek sobie tam sernika, czegoś tam się nic nie stanie, nie? No, to się jednak wszystko gdzieś odkłada, bo my to wszystko musimy strawić, wchłonąć, wręcz w siebie wstrzyknąć, więc albo z tego coś pozyskujemy, ja coś nam to daje, albo coś nam to po prostu zabiera, nie? Więc to kwestia jest po prostu kalkulowania całej idei tego wszystkiego, więc to będzie w nas się działo, to jest pierwsza sprawa, a po drugie będzie nam zabierało, tylko to jest bardzo długofalowe. I to jest tak, że to, wiesz, czasami jest taka historia, że to właśnie działa z opóźnionym zapłonem, trochę jak proszę Ciebie, z dietą. I od poniedziałku do piątku przychodzi się na diecie, ma jakieś zaburzenia hormonalne, nie? I teraz mówi, nie idzie, nie działa, nie? Okej. Okay. I w sobotę idzie na McDonalda. I teraz mówi, że po McDonaldzie od razu waga spadła, nie? Od razu mówi, zeszło. I teraz mija tam dzień, dwa, nagle waga odbija, bo nagle zaczyna się trawić, nie? Bo się bardzo długo rozkłada. I on się mówi, ty, to teraz, to znowu ja wróciłem na dietę, to od diety ja tyję. A od McDonalda się chudnie, nie? Naprawdę są tacy ludzie, którzy tak mówią? Znaczy, już teraz coraz mniej, ale no były takie historie, nie? No jest, ja mam takie, wiesz, mam ich naprawdę dużo, że ludzie jakby w ten sposób myślą, a tak jak mówię, to jest tak, że oczy widzą i wydaje nam się, że okej, zjadłem, nie ma, to się już nic nie dzieje, z tym się nic nie stanie, ale ten alkohol na nas wpływa tak samo jak te słodycze czy innego rodzaju tam po prostu produkty, właśnie fast foody z dużymi ilościami cukru, jakimś przerostem właśnie tam ilości tłuszczu i tego typu tam rzeczą, no, że one po prostu będą się teraz rozkładały, nie? Jeżeli tam dodatkowo jest jakaś chemia, nie wiem, substancje typu E500 i tak dalej. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że tam, wiesz, są różne badania, nie? W sensie są badania, że olej kokosowy jest zły i że jest dobry i to tak w kółko generalnie. No właśnie, gdzie sprawę, powiedz, nie? Mi proszę szukać właściwych informacji, bo na każdą teorię znajdę kontrteorię, która ją zaneguje i mam wrażenie, że tyczy się to zarówno dietetyki, jak i sportów siłowych, tak, gdzie tak. Każdy trener uważa inaczej, nie? Więc powiedz mi proszę, gdzie powinienem budować tę swoją wiedzę? Wiem, że prowadzisz kanał na YouTubie, no ale tych treści na Twoim kanale jeszcze nie ma aż tylu, żeby tak, można... Dopiero startujesz z tym, prawda? Tak.
Słuchaj, no generalnie, że to chodzi, no to trzeba się kierować jakąś logiką jakby w tym wszystkim, czy my chcemy jeść jedzenie, czy my chcemy jeść coś, co jest produkowane po prostu w fabryce, nie? No i teraz jaki tam jest skład? No trzeba sobie na to po prostu spojrzeć, że jeżeli my jesteśmy przystosowani i przygotowani do jedzenia tego, co się jadło tam już od wiesz, wielu, wielu tam wieków, dekad i tak dalej, czyli zawsze tam owoce, warzywa, mięso, ryby, po prostu węglowodany, jakieś tam kasze, ryże, makarony, i tego typu rzeczy, no to jest jedno. I teraz drugie, czy coś, co jest produkowane, jest, wiesz, po pierwsze w plastiku, co jest sporym problemem. Po drugie, no ktoś musi do tego przyłożyć jakby tam ileś ludzi, żeby oni byli w stanie zrobić ten produkt. Czy to jest to, co my chcemy jeść? Więc generalnie no, ja jestem z tego poziomu, gdzie to tak jak Arnold Schwarzenegger mówił, nie? Że to się nie muszą zmieniać ćwiczenia, nie? To się ciężar zmienia, tak? Jakby zmienia się po prostu, wiesz, ilość serii, ilość wykonania ruchu i tak dalej. Nie potrzebujemy teraz jakichś specjalnych diet na to, żeby nam, wiesz, bicepsy urosły. To tak samo generalnie jest z dietą. No musimy trzymać się tych żelaznych podstaw, żeby jeść po prostu jedzenie, które jest wysoko odżywcze, a teraz niespecjalnie szukać tajemnicy Polichinella, no bo to jest tak, że ludzie nagle chcą, nie wiem, jeść jakieś proszki, bo ktoś jakiś proszek zbudował i to niby jest jedzeniem, a to nie ma nic wspólnego za bardzo z jedzeniem, a zapominają o tym, żeby pić choćby te 2 litry wody, nie? A to woda jakby jest kluczowym elementem tego, żeby filtrować w ogóle i ta, uruchomić te enzymy, kwas solny, zarządzać lepiej stresem, w ogóle energią, że jak masz bóle głowy, zawroty, to brakuje wody po prostu, nie? Z tym wszystkim, więc jeżeli twój żołądek nie funkcjonuje dobrze, czy tam jest brak energii i tak dalej, no to choćby między innymi właśnie przez to, że stary, no po pierwsze, masz wodę czy nie, nie? Jeżeli nie masz wody, no to o czym my gadamy? Musimy zacząć w ogóle od wody, no nie ma czegoś takiego. Też niektórzy mówią właśnie tak z uwagi na brak czasu, to mówią, że no nie, oni nie mogą, no bo oni wtedy chodzą często na toaletę. A ja mówię, no okej, ale te 8 razy to jest takie minimum, żebyśmy chodzili, nie? Odebrałeś naszym widzom przyjemność z jedzenia fast foodów, przyjemność z jedzenia słodyczy. Teraz odbierzesz jeszcze przyjemność zapewne z picia alkoholu, bo rozmawiając z tobą przed wywiadem powiedziałeś mi, że alkoholu nie tykasz, odkąd jesteś właśnie osobą świadomą, która nabyła odpowiednie kompetencje z zakresu dietetyki i wiesz, jak to wpływa na nasze zdrowie. No to w takim razie do świadomych widzów kierujemy ten przekaz. Słuchaj, no generalnie, jeżeli chodzi o alkohol, no to pokazują zresztą badania, no jest trucizną w każdej dawce, no i szkodzi. I teraz znowu, to jest narzędzie i czy my chcemy go wykorzystywać? Ja sam alkohol piłem, dziś na dzień dzisiejszy nie piję, ale nie mam problemu z tym, żeby czy wypić piwo, czy tam lampkę jakiegoś tam wina, czy czegoś tam i tak dalej. Więc to jakby to nie jest tak, że jestem absolutnie tak albo nie, jeżeli jakby coś miałbym ochotę, to bym to zrobił, ale patrzę na to w inny sposób, że to jest narzędzie, co ono mi da, co mi zabierze. Jeżeli w danej sytuacji ma mi coś dać, no to być może będzie sens. No, natomiast jeżeli ja jakby każde smutki, swój nastrój, czyli przede wszystkim serotoninę, nastrój, apetyt, sen i tak dalej, chcę teraz zalewać alkoholem, no to on będzie wpływał na mnie negatywnie, choćby na układ pokarmowy, właśnie upośledzał całe jego funkcjonowanie, też między innymi na enzym DAO. On tam wpływa właśnie między innymi na lęki, niepokój, niekontrolowany strach, opuchnięcia. No i oczywiście wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej, odchudzanie i tak dalej. Więc alkohol szkodzi, alkohol jest trucizną, ale no wiadomo, że on jest w naszej kulturze tak samo jak słodycze. I teraz powiesz komuś, nie jedz słodyczy, no to wiesz, no to jest w zasadzie, ej, schudnij, nie? No to jest dokładnie ta podobna porada, więc to staramy się to po prostu minimalizować i to się dzieje w czasie. Tak samo to się działo u mnie czy u innych osób, którzy wychodzili choćby z alkoholu, to po prostu jest w czasie. Jeżeli masz uzależnienia, to jest związane przy okazji z poziomem dopaminy, ta dopamina jest obniżona, więc trzeba ją podbijać, żeby ją zwiększać, a dzięki temu ty wychodzisz z uzależnień, czyli z potrzeby na przykład picia między innymi alkoholu czy jakichś tam innych rodzajów produktów. No wiesz, tak jak jest z jakimiś produktami tam, nie wiem, zero, nie? Że on już nic nie ma, kalorii nie ma, nic nie ma, a dalej skład jak, nie wiesz, niemiecki proszek do prania, nie? No to coś tutaj po prostu jakby nie gra, to nie jest tak, że to idzie w eter, drenuje ciebie. Co doświadczony dietetyk, taki jak ty, myśli o diecie ketogenicznej? Słuchaj, no to jest jakiś system i jakiś sposób funkcjonowania i tak dalej, więc ja się absolutnie nie zamykam na żaden, tylko ja jestem jakby faktycznie z tej rodziny, gdzie ja patrzę, jakby jest człowiek, są problemy, on jest jakoś złożony, ma somatotyp, jakąś krew, strukturę, pracę i różnego rodzaju problemy i składam do niego indywidualnie, więc korzystam jakby z tych różnych rzeczy. Czasem korzystam z keto, low carb, high carb jakby i tak dalej, jakieś tam różnego rodzaju tam po prostu diet i jakby wyciągam z nich co najlepsze i kroję pod człowieka, cała nasza klinika tak jak funkcjonuje, nie? Więc to jakby tworzy system dla niego, żeby on był po prostu indywidualny, dobry, żeby był dla niego, a nie to, że to jest czyjś z góry narzucony, no bo on na szczęście jest ciężki do utrzymania. Do dzisiaj też
z keto choćby są te problemy, że ktoś nie każdy do końca rozumie i mówi, że jest na keto, a jakby spożywa w ogóle innego rodzaju produkty i tak dalej, to są jakieś tam kolejne historie z tym związane. Natomiast ja nie jestem jakby przeciwny gdzieś tam temu, ale no jakieś tam, jak są jakieś skrajności typu, nie wiem, na przykład tam dieta Dukana i tam same białko się je, no to się może ciężko skończyć, zaburzenia nerek i tak dalej, no jest faktycznie choćby same białko i nawet jeżeli schudłeś na tej diecie tam ileś kilogramów i tak dalej przez jakiś okres czasu, to najważniejsza jest kwestia, czy ty to utrzymałeś, czy to faktycznie zostałeś już szczupły, czy już jesteś szczupły i zdrowy i dalej siedzisz na tej diecie, czy jakby o co tam chodzi, nie? Więc jakby takie diety, które są krótkoterminowe, no to nie ma większego sensu generalnie, nie? To chodzi o to, żeby dieta dobra jest taka, która jest trzymana, a nie taka, która jest, wiesz, na gdzieś tam schudniesz tam 3, 5, 10, 15 kilo w chwilę czasu, a potem to i tak, wiesz, nic z tego nie ma, nie? To jak, powiedz mi, nabierać dobrych nawyków i regularności w tym, co się robi? Znowu, to jest kwestia tego, że trzeba zacząć od początku i teraz trzeba sobie raz zaplanować, co my faktycznie będziemy jeść, żeby to nie było tak, że po prostu... Czyli strategiczne działanie. Tak. Działanie z wyprzedzeniem, czyli wiem, że tydzień ma 7 dni, myślę, dzisiaj jem to wymaga to regularności. Natomiast z drugiej strony, jeśli się na to zdobędę, to będę miał szansę także te mechanizmy przenieść na wszystkie inne płaszczyzny swojego życia, no bo taka jest prawda, w biznesie są te same zasady. Dokładnie tak. To tak jak wiesz, był sobie Michał i teraz Michał mówi, jak to zrobić. Michał, przede wszystkim musisz sobie zaplanować, że masz kalendarz i teraz spójrz sobie na ten kalendarz. No i Michał patrzy i mówi, dobrze, mogę zjeść tu i tu. Ja mówię, czyli trzy posiłki, tak? Ja mówię, no to są trzy posiłki, nie może być teraz sytuacji takiej, że wiesz, schodzisz sobie tam do kantyny i mówisz, dobra, to, nie? No to jest przypadek, to już ogon macha psem, nie pies macha ogonem generalnie, więc zaczynają się z tego tyłu problemy, no bo jeżeli robisz coś przypadkowego, no to też przypadkowa będzie energia, twoje samopoczucie, a potem dalsze problemy jakby z tego całego tytułu. Więc zaplanowanie, strategia ku temu, jaka ona będzie, no i też warto mieć na przykład ustabilizowaną w pierwszym rzędzie strukturę w ogóle swojej diety, czyli posiłków. Na przykład pierwszy posiłek, dajmy na to, jemy tam popularne białka, tłuszcze, no i warzywa, żeby to dobrze funkcjonowały, nie? Raz. Dobra, drugi posiłek, no to najczęściej to się kojarzy z kawą, coś słodkiego, nie? Więc będą na przykład jakieś tam węglowodany, dajmy na to, będzie jakaś tam, nie wiem, nasza, nazwijmy to granola, czy jakieś tam orzechy, czy jakaś tam owsianka z masłem migdałowym, do tego dajmy jakieś owoce, nie wiem, borówki, maliny, coś tam i tak dalej, całość tam wymieszane, żeby był tam, wiesz, ala sneaker z owocem, powiedzmy, nie? No sobie wymyślam coś. No i dobra, to już jest drugi posiłek, mamy chętnie go zjeść, nie? Teraz, no to były jakieś węgle, tłuszcze wpadły, które mają dać nam energii i spowodować, żebyśmy nie byli senni i zmęczeni. Trzeci, dobra, to się będzie działo na trzecim, nie? No bo tam o 14 będzie moment, że gdzieś tam się coś się dzieje przed spotkaniem, więc dobrze by było utrzymać energię, czyli co? Czyli białko, nie? Czyli na przykład potrzebne nam jest tam właśnie mięso, czy jakieś tam ryby, czy owoce morza, coś tam wspomniane, więc będzie to się opierało na przykład na tym, że dobra, okej, będzie tam mięsa 150 czy 200 gram, do tego musi być też coś, żeby to utrzymać przy jakimś funkcjonowaniu, żebyśmy też się dobrze czuli, więc na przykład są warzywa, nie? Okej, jaki składnik energetyczny? Na przykład tłuszcze, może po węglowodanach jestem senny, zmęczony, więc dajemy tłuszcze. No i to już jest jakaś organizacja. Jest strategia i wtedy widzisz, no dobrze, ja teraz nie jestem w stanie zrobić tylu wykluczeń, gdzieś tam z tego i tak dalej, bo to jest trudne, ale jestem w stanie utrzymać strategię, strukturę jakąś, nie? Więc to strategiczne nowe podejście. Białko dwa razy, okej, już mówiliśmy. Pierwszy, tam trzeci posiłek, mamy węglowodany potem dwa razy, one będą na przykład drugi i czwarty. Stary, no to jest prawdopodobnie do utrzymania, no bo jak wejdziesz sobie, nie wiem, do żabki, stacji benzynowej i tak dalej, no to kroisz pod to, nie? I wtedy widzisz sobie, że ty, no dobra, węglowodany, no to co by nie było, no to na przykład będą banany, nie? Dobra, jestem głodny, no to może banany trzeba zjeść cztery, tak? Mają być tłuszcze i węglowodany, to banany z masą orzechową. Jedno i drugie jesteś w stanie kupić, wiesz, w każdym sklepie, w żabce i poradzisz sobie jakby z tego tytułu. Potem kolejny, wchodzisz do restauracji, no to wiesz, żeby się nie rzucić po prostu na wszystko, nagle nie zamówić tak, jak rozmawialiśmy, tam trzech czy czterech dań i tak dalej, bo wiesz, emocje, głodne i tak dalej, tylko po kolei, no patrzymy sobie, dobrze, mają być na przykład białka, tłuszcze i warzywa wspomniane, dobra, no to wjeżdżamy, no to panie, to jest dobry posiłek, jakby podajcie go, ale może bez tego makaronu akurat, nie? To już jest jakaś strategia, wtedy widzimy, że to się jakoś faktycznie składa, żeby to po prostu nie było tak, myślałeś, żeby napisać jakąś faktycznie książkę, która miałaby formę jakiegoś poradnika? Nie, no bo wiesz, to ja mam wrażenie, że ten wywiad już powinien zmierzać do końca, ale spokojnie moglibyśmy jeszcze długo porozmawiać, a jednak masz po prostu pomysł na produkt na kolejne lata, tylko musisz zbudować gdzieś swoją markę w internecie, jeszcze umocnić, bo robisz to bardzo skutecznie. Natomiast na koniec chciałbym nawiązać do kwestii związanej z faktami i mitami na temat diety i jakie są największe w Twojej branży stereotypy dotyczące tego, że coś działa, a w rzeczywistości nie działa wcale.
ciężkie, otwarte pytanie, ale tak, myślę, to, że... Tak, to jest tak szerokie pytanie, że muszę się po prostu zastanowić, jak do tego podejść. Ja myślę, że problem, wiesz co, największy jest z tymi utartymi schematami i tym mitem, tak typowo mentalnie, że dieta, zdrowie, to wszyscy wiedzą, że to jest ważne, ale to jest tak trudne, że jak ktoś po prostu to słyszy, a jest po całym dniu ciężkiego zapierdzielu, to on patrzy na to, żeby tam wypić sobie wina, piwa i tak dalej i w dupie ma, czy teraz mu dopamina spadła, czy co tam, tylko chce po prostu na chwilę mieć chwilę dla siebie tak zwaną, nie? I to jest błąd, w sensie to jest faktyczny problem. Ale winko po całym dniu, no do tego nawiążmy. Tak. No i winko po całym dniu, no to oczywiście spowoduje, że ostatecznie szybciej zaśniesz, ale gorzej spać będziesz i coraz będziesz mniej zregenerowany i coraz będziesz bardziej senny i zmęczony, bo coraz bardziej tego wina będziesz potrzebować. Bo powiem, że twój mózg złapie, że nastrój wzrósł po winku i bo fajnie przez 30 minut, potem zrobiła się bieda, więc trzeba częściej dać wina, nie? No to jest poważny problem. Więc serotonina będzie spadać, na chwilę rośnie, potem spada i nagle się robimy trochę uzależnieni od wina. Niby nie, ale jednak ta mała lampka wina, co jest wino, nie? I to zaczyna się cała historia z tym związana. Więc te mity to są typowo, nazwałbym to mentalne, takie, że my sobie patrzymy na to, że będziemy głodni, że to jest trudne i tak dalej. Zamiast do tego podejść na tej zasadzie, że dobra, stary, no to skoro jestem jak Porsche, no to teraz należałoby się posiłkować jak Porsche. To nie znaczy, że to ma być teraz nie wiadomo jak drogie i po prostu ultra trudne, bo tak jak wymieniliśmy, można jeść przecież wątróbkę i można korzystać z tych rzeczy, które są zdecydowanie tańsze, a też są jakościowe, ale są po prostu jedzeniem jakimś faktycznym, aniżeli półjedzeniem. I zrobić z tego narzędzie, że okej, nikt mi nie odbierze kawy, ale nikt ci nie odbiera kawy, nie? Po prostu chodzi o to, żeby z kawy korzystać sensownie, tak? Żeby ona coś ci dawała, a nie żeby coś ci zabierała. I teraz, jeżeli wiesz, gdzieś tam leci ta kawa przypadkowo, no to robią się problemy, a bardziej warto na to spojrzeć, że dobrze, jak wypijesz może kawę godzinę, półtorej, dwie od wstania, to będziesz mieć zdecydowanie więcej energii, bo twój organizm może się przebudzić. Narzędzie, nie? Znowu wykorzystaj narzędzie. Kawę lubimy, kochamy, sami piliśmy, więc to też chcemy do tego, żeby ona dawała energii, koncentracji i skupienia. Tak samo z jedzeniem, nie? Wykorzystujemy to po prostu jako narzędzie, więc największy ten mit, że wiesz, dieta to odchudzanie. No to nie tak, nie? Bo ci ludzie wszyscy, którzy są w biznesie, czy są sportowcami i tak dalej, oni to wykorzystują jako paliwo. No dzisiaj sport zawodowy bez jakiejś tam diety praktycznie nie funkcjonuje. To oczywiście... No właśnie, jak jest, powiedz mi proszę, skoro już przywołałeś temat sportu, z polskimi piłkarzami. Wiem, że współpracujesz albo współpracowałeś w przeszłości z polskimi piłkarzami. Tak. Udzielałeś im jakby porad z zakresu dietetyki. Jest u nich problem z regularnością? Może mieć to też wpływ na to, jak oni grają finalnie i wypadają na tle europejskich swoich rówieśników? Tak, wiesz co, czekaj, dwie rzeczy, bo pierwsza to też, że zespół też pracuje, jakby to nie tylko ja, oczywiście, bo u mnie tam też jest... Trzeba to podkreślić. Też mnie tam jest coraz mniej generalnie i tak dalej, więc jakby raz, że też zespół pracuje. Ale masz dobrych ludzi, których nauczyłeś tego myślenia. Oczywiście, tak? Bo mam, wiesz, cały proces po prostu metodyki jakby tego wszystkiego, jakby jak funkcjonujemy, co robimy, jak ludziom pomagamy i tak dalej, jakby według tego cały czas działamy i tej pomocy po prostu ludziom udzielamy. Wiadomo, że każdy ma jakiś inny charakter, bo to jakby nie każdy jest, nazwijmy to, dominujący jak ja i tak dalej. Ludzie wymagają też opieki z innej strony, jakby innego, lżejszego podejścia, no i ci ludzie też to muszą realizować. Więc raz to jest, że zespół, dwa, no to kwestia, jeżeli chodzi o tych piłkarzy i sportowców, że chciałeś się dowiedzieć, że to nie są jakby tylko porady, tylko my tworzymy jakby cały system, nie? Czyli tego, jak powinieneś się regenerować, co się powinno odbywać, nie wiem, przed meczem, przed zawodami i tak dalej, czyli jakie jest przygotowanie w ogóle do tych zawodów, jak kroimy sobie to pod tego człowieka, że inaczej będziesz się żywił prawdopodobnie gdzieś tam na wyjeździe, a inaczej będziesz się żywił na obozie treningowym czy w domu, nie? W okresie przygotowawczym i tak dalej. To są takie aspekty, które są no istotne z tego wszystkiego. Więc to jest jedno. Teraz jakbyś mógł doprecyzować to pytanie, które padło? Wiesz, bo ja przyszedłem dalej. Z zakresu właśnie dietetyki w sporcie. Pytałem o to, czy piłkarze polskiej ekstraklasy, z którymi współpracowałeś, mogą lepiej grać, jeśli będą słuchali ciebie z zakresu właśnie budowania swojej tej świadomości na tym gruncie chociażby dietetycznym, czy takim świadomościowym, prawda? No bo to jedno z drugim jest powiązane.
no znowu kwestia mentalna, też nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tak, że teraz ja jestem najmądrzejszy, bo ja de facto korzystam z ogólnie dostępnych narzędzi i po prostu umiem to dobrze składać w pewien system, plan, jakby strategię i tak dalej. I te podejście, jakby to, co po prostu robimy, no to one daje te efekty, ten sukces, tak? To po prostu jest złożone, to wiesz, to nie jest tak, że to jest tak jakieś po prostu czarmary jakby z tego wszystkiego, nie? Więc to nie są też, to nie są tylko z Ekstraklasy, bo to też kwestia, czy tam gdzieś w Serie A, we Francji i tak dalej, czy nasi jakieś tam polscy piłkarze. Słyszałem, że Inter Mediolan też się swego czasu do Ciebie zgłosił. Tak, ale to widać było tam po tym kontakcie, że to właśnie miało być na zasadzie takiej, że tam wiesz, coś tam powiedzieć, tam wszystkim tak samo i tak dalej. Ja tak nie robię, nie? W sensie ten jest duży, ten jest mały, ten robi tak, ten gra na obronie, ten w ataku, ten na skrzydle, to są różnice, nie? Chciałbym troszeczkę już podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, nawiązać też do kwestii związanych z Twoim biznesem. Gdzie Cię można znaleźć poza YouTube'em, poza Gdańskiem, poza Twoją kliniką? Jaki jest wachlarz Twoich usług i gdzie możemy przekierować osoby, które byłyby zainteresowane poznaniem szczegółów i jakimś nawiązaniem kontaktu? Tych punktów ostatnio się trochę otworzyło, więc coś tam mogę na temat powiedzieć. Pierwsza sprawa to jest ludzi, którzy chcą konkretnie słuchać mnie. One są w takim wydaniu dosyć mocnym na podcaście Dieta bez stresu. To jest pierwsza sprawa. Tak jak mówisz, kanał na YouTubie, kanał na Instagramie. Chyba jest Sylwester i ten na dole, ten taki, ten myślnik, kłos. Bez polskich znaków. Też masz tam już kilkadziesiąt tysięcy obserwujących. Tak, dosyć szybko jakby oni jakoś tam przybyli, tylko się pojawiłem w sieci, tak jak dzisiaj mam przyjemność być goszczonym u Ciebie, co jest zaszczytem i nobilitacją, no to gdzieś to zaczęło w jakiś sposób właśnie gdzieś tam rosnąć ku mojemu zdziwieniu, no bo ja jestem dosyć nowy w sieci i wiesz, to gdzieś tam jest szok jakby jak to funkcjonuje, jak to działa. Więc kogoś to interesuje, więc super, zostawiają jakieś opinie, efekty, wysyłają wiadomości prywatne i tak dalej, ja je tam publikuję, może sobie je zobaczyć. Ja jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny, że, bo naszą ideą i tak jak zaczynaliśmy w ogóle jako specjaliści, dopiero będą się przekraciło może bardziej w coś powolniejszego, no bo są ludzie do utrzymania, zespół i tak dalej, no to jesteśmy bardzo wdzięczni na to, ale jakby niesiemy to, żeby pomagać ludziom mimo wszystko, nie? Jakby nie, wiesz, to jest ten najważniejszy aspekt tego wszystkiego, żeby faktycznie oni wynosili z tego wartość, więc mam nadzieję, że ten materiał też chociaż trochę komuś po prostu będzie w stanie pomóc. Więc mamy tą Dietę bez stresu jako podcast na Spotify'u, Apple Podcaście i tam w sumie jakieś jeszcze kanały, tam, których ja już nigdy nie pamiętam. Mamy ten Instagram, mamy stronę internetową sports-med.pl, na której każdy prawdopodobnie znajdzie coś dla siebie, czyli kwestia naszych usług, jak my prowadzimy jakby cały proces w tym zakresie i z tym człowiekiem po prostu od A do Z i pierwszym wejściem jest ta konsultacja, potem ten proces, kwestia też sklepu, czyli kursu choćby, który też można sobie wziąć. On właśnie jest mentalny, gdzieś tam pod tym kątem, ale to wiadomo, to każdy, jeżeli będzie miał ochotę, to ja będę wdzięczny. Czy coś jeszcze mi tak nie przychodzi aż do głowy? Wiesz, jestem podlinkujemy w opisie jak najbardziej wszystkie strony, o których wspomniałeś chwilę temu, więc możecie sobie tam właśnie zaglądnąć. Tymczasem myślę, że już z widzami się żegnamy. Naszemu gościowi gratulujemy wybrania bardzo odpowiedniej też dla naszego rozwoju drogi zawodowej, bo to też fajnie, że możesz wykonywać pracę, która jest przydatna społecznie. Także gratulacje. Dziękujemy bardzo, a my tymczasem lecimy na jakiś fast food i tak kończymy i dzisiejsze nagranie i słodycze, tak. Znosząc Filip, lampkę wina. Tak jest. Filip, bardzo dziękuję. To był zaszczyt. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.